Hej, czyli witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam 10 najdroższych zegarków na świecie. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Lange&Schöne Grand Complication. Cena 2,5 miliona dolarów. Ten męski zegarek pojawił się na rynku w 2013 roku i do dziś jest najdroższym modelem oferowanym przez Lange&Schöne. Tym, co wyróżnia go na tle innych, jest absolutnie znikoma ilość, w jakiej gości na rynku, a mianowicie jedna sztuka rocznie. Łącznie wyprodukowanych ma zostać jedynie 6 sztuk. Dlaczego tak mało? Czasomierz ten to właściwie rękodzieło, sztuka sama w sobie. Tworząc to dzieło, twórcy nie ograniczyli się do podstawowych opcji wskazywania czasu, ale postarali się, aby na każdym kroku wzbudzał zachwyt i zainteresowanie. Dlatego właśnie wzbogacili go o funkcję doganiającej sekundy, podwójny stoper oraz opcje takie jak wskazanie faz księżyca, wieczny kalendarz ustawiony aż do 2100 roku, wskazania kwadransów i godzin Grande Sonniere i Petit Sonniere, a także spektakularne bicia w minutowej repetycji. Podobnie jak dopracowane są kwestie techniczne, kształtuje się design zegarka, który można uznać za dopieszczony w 100%. Wszystkie podziałki dodatkowych tarcz wykonane są z niebywałą dokładnością i precyzją. Kolorystyka podkreśla szyk i elegancję, nawiązując do bogatych tradycji zegarmistrzowskich. Numer 9. Frank Miller Eternitas Mega 4. Cena 2,7 miliona dolarów. Debiutujący w 2010 roku zegarek męski Frank Miller Eternitas Mega 4 to jedno z najbardziej skomplikowanych dzieł, jakie wydało na świat zegarmistrzostwo. Ten model jest niewątpliwie odzwierciedleniem najwyższej klasy i sztuki zegarmistrzowskiej. Zastosowano w nim mechanizm uderzeniowy Gun Westminsteru oraz wybijanie kwadransów Grand Sonnier i Petit Sonnier. Posiada także wieczny kalendarz zaprogramowany aż na 1000 lat, dodatkowe strefy czasowe, jak i opcje równania czasu. Opcji i wyjątkowych cech zegarka jest tak wiele, że nie sposób wymienić je wszystkie, a widać to m.in. po wskazaniach tarczy. Koperta została wykonana z 18-karatowego białego złota, zaś na jej teleskopach zamocowano czarny pasek z ręcznie oprawianej skóry aligatora. Numer 8. Rolex Daytona Rev 6263 Oyster Albino. Cena 4 miliony dolarów. Ten zegarek został wykonany w zaledwie 4 egzemplarzach. Oyster Albino był częścią kolekcji czasomierzy Erika Claptona. Wyprodukowany został w 1971 roku, zaś sprzedano go na aukcji Philipsa w 2014 za niebagatelną kwotę 4 milionów dolarów. Jego nazwa Albino wynika z kolorystyki, która opiera się na indeksach w odcieniu srebra, charakterystycznym dla pozostałej części tarczy. Zabieg ten wyróżnił Oyster Albino spośród konkurencyjnych modeli, których indeksy posiadały czarne wykończenia. Numer 7. Louis Monnet Meteoris. Cena 4,6 miliona dolarów. Louis Monnet Meteoris to przepiękny męski zegarek, którego cechą charakterystyczną jest fakt, iż przy jego produkcji użyto fragmentu meteorytu. Podobnie jak inne modele wywodzące z rąk Louis Monnieta, Meteoris jest swoistym dziełem sztuki. Zielonkawo-szary kolor meteorytu idealnie współgra z kopertą 18-karatowego złota. Na tarczy widoczna jest wieloelementowa ósemka, na której wygrawerowane zostały napisy fabryczne, a także widoczne są elementy mechanizmu, w tym kamienie. Design wspomnianego zegarka jest czymś, obok czego nie można przejść obojętnie, tym bardziej, że idzie w parze z najwyższą jakością i precyzją. Numer 6. Hublot Big Bang. Cena 5 milionów dolarów. Diamentowy Hublot Big Bang to jeden z najbardziej wyszukanych zegarków, które pojawiły się na rynku. Wykonano go z 1280 diamentów, z których każdy posiada masę minimum 3 karatów. Przycięte zostały przez tego samego nowojorskiego jubilera, który posiadał ponad 40-letnie doświadczenie w branży. Zarówno tarcza, jak i koperta i bransoleta posiadają swoiste wzory, które powstały w wyniku charakterystycznego ułożenia kamieni szlachetnych. Zabieg ten spowodował, że czasomierz mieni się tysiącem barw i jest odzwierciedleniem luksusu i prestiżu. Numer 5. Patek Philippe Rev 1518 in Stainless Steel. Cena ponad 11 milionów dolarów. Sprzedany na aukcji w 2016 roku za kwotę przekraczającą 11 milionów dolarów, Patek Philippe Rev 1518 in Stainless Steel stał się jednym z najdroższych zegarków na świecie.
Powstały w 1941 roku jako jeden z czterech sztuk, zegarek męski stał się symbolem luksusu. O jego zakup walczyło 7 licytujących, którzy przebijali się niebagatelnymi kwotami. W końcu wpadł w ręce prywatnego kolekcjonera. Tym, co może dziwić, jest fakt, że koperta zegarka została wykonana ze stali szlachetnej, a nie jak w przypadku innych wysoko wycenianych modeli z białego, żółtego czy różowego złota. Koszt wynika jednak z faktu, iż chronometr ten był pierwszym naręcznym zegarkiem z chronografem, jaki pojawił się na rynku. Numer 4. Jacob NCO Billionaire Watch. Cena 18 milionów dolarów. Zegarek dla bilionera. To nieprzypadkowa nazwa. Ten wyjątkowy czasomierz został stworzony z myślą o włoskim biznesmenie Flavio Briatore i miał być symbolem luksusu, bogactwa i prestiżu, które wręcz miały bić od zegarka. Tak też się stało. Wykonano go z 260-karatowych diamentów o szmaragdowym kroju. Tarcza transparentna wskazuje pracę mechanizmu i plasuje czasomierz w kategorii modeli skeleton. Jego wyjątkowy design sprawia, że odzwierciedla duszę posiadacza, który lubi wyróżniać się z tłumu i epatować swoim bogactwem i pozycją społeczną. Numer 3. Chopard 201 Karat Watch. Cena 25 milionów dolarów. Nazwa tego zegarka tłumaczy wszystko, a przede wszystkim jego kolosalną cenę. Wykonany został z różnokolorowych diamentów, których łączna masa wynosi, uwaga, 201 karatów. 15 karatów stanowią diamenty różowe, 12 niebieskie, 11 duże białe diamenty, a aż 163 karaty to mieszanka niewielkich białych i żółtych diamentów. Wszystkie razem tworzą kompozycję, obok której nie można przejść obojętnie. Co prawda sprawdzenie godziny i samo znalezienie tarczy w natłoku mieniących się kamieni szlachetnych nie należy do najłatwiejszego zadania, jednakże możliwość popisania się cackiem godnym królowej z pewnością rekompensuje ten dyskomfort. Numer 2. Graf Diamond The Fascination. Cena 40 milionów dolarów. Ten zegarek to po prostu diament, a właściwie mnóstwo białych diamentów, których łączna masa przekracza 150 karatów, nie licząc ogromnego kamienia w kształcie łezki, który umieszczono w centralnym punkcie czasomierza. Model ten posiada opływowy kształt i do złudzenia przypomina diamentową bransoletkę. Zegarek ten prezentuje się obłędnie i nie ma możliwości, aby nie zwrócić na niego uwagi. Co ważne, bransoletka ta została zaprojektowana w taki sposób, że jest wygodna w noszeniu, a jak twierdzą mistrzowie jubilerstwa, przy tej masie diamentów jest to arcytrudne zadanie. Trzeba przyznać, że posiadaczka takiego egzemplarza może czuć się wyjątkowa, a na pewno musi mieć poczucie, że wyróżnia się dodatkiem, na który 90% społeczeństwa nigdy nie mogłaby sobie pozwolić. Numer 1. Graf Diamonds Hallucination. Cena 55 milionów dolarów. To kolejna propozycja zegarka od marki Graf. Diamonds Hallucination to nazwa, która idealnie odzwierciedla istotę tego modelu. Mnóstwo różnokolorowych kamieni szlachetnych o masie przekraczającej 110 karatów stanowi pewnego rodzaju mozaikę, która może przyprawić o złudzenie optyczne. Diamenty te osadzone zostały w platynowej bransolecie o opływowym kształcie, która rozszerza się w kierunku cyferblacie i zwęża w stronę zapięcia. Odkąd w 2014 roku Graf zaprezentował go w Bazylei, jasnym stało się, że ciężko będzie komukolwiek przebić ten projekt i uzyskać podobny efekt. Obecnie, mimo upływu 4 lat, Diamonds Hallucination nadal plasuje się na najwyższym stopniu podium i pokazuje, że na zegarek można wydać więcej niż większość ludzi zarobi przez całe swoje życie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, aby wesprzeć mój kanał. Z góry dziękuję i cześć!